Cześć wszystkim, witamy Was ponownie na kanale Love and Great Shoes. Dziś przychodzimy do Was z ulubieńcami miesiąca maja. Zacznijmy może od pielęgnacji i moim pierwszym ulubieńcem będzie pianka marki Balea z drogerii DM, którą kupiłam w Budapeszcie, jak byłam ostatnio na majówce. I tą piankę polecałyście mi również jako kosmetyk, który warto kupić. I też z tej serii były produkty do demakijażu. Niestety tego olejku do demakijażu nie było, więc stwierdziłam, że zaryzykuję i kupię tą piankę. Ja odkąd jestem pod stałą opieką naszej pani dermatolog, to stosuję dwuetapowe oczyszczanie. Czyli najpierw olejek, a później na przykład jakaś delikatna pianka, żel albo coś naprawdę takiego delikatnego. I ta pianka naprawdę u mnie się świetnie sprawdza. Ona jest ekstrakt z awokado oraz z miodu i jest to taka pianka, która naprawdę delikatnie oczyszcza naszą skórę, czyli oczyszcza z takich resztek zanieczyszczeń, z tego resztek makijażu, olejku, który zostaje nam na twarzy i podoba mi się to, że ta pianka jest naprawdę bardzo delikatna. Jest taka aż przyjemna do używania, nie podrażnia nam skóry, świetnie współgra z moją suchą skórą, świetny produkt, super cena i naprawdę jeżeli będziecie w tej drogerii, to warto zaopatrzyć się w tą piankę. Akurat ja mam tą do skóry normalnej i do skóry suchej. Justyna też ją używa, nie wiem jak Twoje wrażenia. Bardzo delikatna. Bardzo delikatna. Bardzo. I ja też na przykład bardzo lubię używać na przykład rano, bo rano też oczyszczam sobie skórę na przykład po spaniu i potrzebuję czegoś naprawdę bardzo takiego delikatnego, subtelnego, to ta pianka u mnie się świetnie sprawdza. Oprócz tego też bardzo fajny, delikatny taki zapach. Taki, ja bym powiedziała, że czuć taką czystość, to jest taki czysty zapach. Bardzo fajna, sprawdźcie sobie u mnie ekstra produkt. Chyba online też można dostać tego kosmetyku. Myślę, że tak, bez problemu. Jeżeli nie macie dostępu do drogerii, to gdzieś online na pewno kupicie. No i jeżeli poszukacie takiego delikatnego produktu oczyszczającego, tak jakby do drugiego etapu oczyszczania, dwuetapowego, to ten produkt naprawdę świetnie się sprawdza. Ja słuchajcie, mam teraz krem, którego fizycznie ze sobą nie mam, dlatego że moje dziecko ma teraz taką fazę na... Nie nazwałabym tego chowaniem, ale aczkolwiek... No nie mam go, w sensie nie wiem gdzie jest, szukałam cały dom, po prostu krem zniknął, był w mojej szafce nocnej, a ostatnio znalazłam kolczyki w kaloszach, więc jest szansa, że gdzieś został ten krem wsadzony. W każdym razie bardzo chciałam Wam powiedzieć o tym kremie, to jest produkt, który też polecałam Wam u nas na Instagramie, więc jeżeli chciałobyście być na bieżąco, to odsyłam do naszego Instagrama, Instastory, tam jesteśmy prawie codziennie. Jest to krem marki Weleda Skin Food w takiej zielonej tubce, krem do skóry przesuszonej, potrzebującej odżywienia i jest to krem tak jakby dedykowany do różnych obszarów naszego ciała. Jest to produkt, który fantastycznie radzi sobie z wszelkiego rodzaju przesuszeniem. Jeżeli macie skórę na stopach przesuszoną, na dłoniach, jeżeli macie skórki popękane tutaj między palcami elementy, to on sobie automatycznie w ciągu nocy z tym poradzi. Jest bardzo tłusty, bardzo gęsty, jak wyciskacie to po prostu on tak wypływa ledwo, ale maleńka ilość wystarczy, żeby rozprowadzić go na skórze. Tam głównym składnikiem jest olej z nasion słonecznika, niesamowicie odżywczy, regenerujący i nawilżający produkt. Nie stosowałabym go do twarzy, na pewno nie jako krem codzienny, może jako maseczka. Jako maseczka taka ekstra? Taka ekstra na przykład raz na tydzień na noc, to rzeczywiście wtedy sprawdzi się super. Codziennie moim zdaniem on jest za ciężki, ale jest też wersja tego kremu Skin Food Light, czyli taka lżejsza. Nie testowałam, ale tak wydaje mi się, że jest wtedy bardziej odpowiednia do skóry, twarzy, to chciałam powiedzieć. Więc jeżeli macie dziewczyny problemy z przesuszeniem, z podrażnieniem, z suchą skórą, łokcie, kolana, stopy latem często, mimo tego, że jest ciepło, one przesuszają się jeszcze bardziej nawet niż zimą. Tak, więc gorąco Wam polecam ten krem. On moim zdaniem jest nawet odrobinę lepszy niż ten krem z mocznikiem z ziai. Po prostu nakładacie grubą warstwę skarpetki rano, jest petarda. Bardzo, bardzo gorąco polecam. Ja o tym kremie dowiedziałam się czytając jakiś artykuł chyba na L, że jest to jakiś jeden z ulubionych kremów jakiejś modelki. Później polecała go Magda. I bardzo, bardzo przypadł mi również do gustu. Więc jak nie znajdę, moje dziecko drogie, jak będziesz to za 20 lat oglądać, to po prostu kupiłam kolejną tubkę, no niestety. Okej, to w takim razie kolejny mój ulubieniec to jest hydrolat różany z marki Natur, polska marka. Ja ten tonik używam dwa razy w ciągu dnia, rano i wieczorem. W sensie tę wodę różaną używam zamiast toniku, bo jakieś tu wodę różaną używałam, prawda? Kiedyś, tak, ale jakoś ten temat jakoś tak, nie wiem, ucichł. Potem wiadomo,
mnóstwo innych kosmetyków przetestowałam i wróciłam do tego hydrolatu. I wiecie co, ja go zaczęłam używać po poleceniu Magdaleny Frąckowiak. Ja ją obserwuję na Instagramie, Beach Queen, wiadomo o co chodzi, że ktoś ją ogląda, jest naprawdę bardzo zabawna. I ona kiedyś mówiła o takim sposobie swojej, pielęgnacji swojej skóry. Ona ma genialną skórę. Nie wiem, czy jeżeli to jest prawda, to nie dowiemy, wow, nie dowiemy się, czy to jest jakiś filtr, czy coś, ale ona ma taki swój, stosuje taki zabieg, że najpierw używa wodę różaną, potem odrobinę olejku herbacianego, znowu wodę różaną i potem olejek z jojoba, żożoba. I ja stwierdziłam, że będę też tak używać, takim samym, te same etapy. I naprawdę to u mnie się świetnie sprawdza, bo olejek herbaciany działa naprawdę bardzo tak przeciwzapalnie i jeżeli mam jakieś niedoskonałości, to wszystko się uspokaja. Potem olejek z jojoba naprawdę bardzo fajnie nawilża skórę, no ale też świetnie sprawdza się właśnie ten hydrolat różany. Ja ostatnio też zauważyłam, że odkąd piję naprawdę bardzo dużo wody, dużo lepiej się odżywiam i też używam na przykład tego toniku i też mam ten dwuetapowe oczyszczanie, czyli takie naprawdę mocne kombo, to moja skóra z takiej ekstremalnie suchej, przesuszonej weszła też na taki etap po prostu zwykłej, suchej, bez takiego ekstremalnego przesuszenia, bo ja tak jak wiecie używam mnóstwo takich gęstych, treściwych kremów, tłustych, tak teraz ta pielęgnacja jest naprawdę taka spokojniejsza i delikatniejsza, więc wracając do tego hydrolatu. Naprawdę świetny produkt, można go właśnie łączyć właśnie też z innymi kosmetykami, można sobie na przykład zrobić taką mgiełkę na przykład na upał, jeżeli chcemy odświeżyć naszą skórę, możemy też ją używać do włosów. I stępka, wiecie co, ja będę dalej tak delikatnie i subtelnie przechodzić do tematu kolorówki, dlatego że mam tutaj produkt z marki Lumen. To jest marka, którą ja znam od bardzo dawna, jeszcze pamiętam jak byłam nastolatką, używałam ich kosmetyków. Oni później chyba z polskiego rynku zniknęli, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nigdzie stacjonarnie, może w jakichś małych drogeriach. Przynajmniej w takich większych nie widziałam tej marki. Nie rzucać tak oczka. Tak, ale stwierdziłam, że do filmu z kremami BB, który na kanale również się niedługo pojawi, chciałabym przetestować masę różnych produktów i właśnie testowałam też produkty tej marki. I przy okazji, jak to bywa, do koszyka wylądował też ten produkt. Jest to Instant Glow Beauty Serum. I to jest nic innego jak taki produkt do stosowania przed makijażem. Jeżeli zależy Wam na skórze takiej błyszczącej, zdrowej, a dobrze wiemy, że dobra baza do makijażu to jest w ogóle podstawa, połowa sukcesu, żeby ta skóra później z makijażem wyglądała ok. I powiem Wam, że to jest bardzo ciekawy i fajny produkt. Miło mi się go używało. To jest coś na pograniczu serum, ale tutaj jest odrobinę koloru. Jeżeli nałożycie to na buzię i później tak jakby ten produkt sobie poleży na tej twarzy, to on łapie kolor skóry, tak mi się wydaje, łapie po prostu, bo on automatycznie z takiego białego zacznie się dostosowywać do koloru Waszej skóry i daje taki subtelny, bardzo naturalny błysk. To nie jest chamski błysk rozświetlacza, czy niektóre dziewczyny też robią tak w makijażu, że nakładają płynny rozświetlacz, zresztą sama tak robiłam, pod makijaż, pod podkład, to wtedy to rozświetlenie jest takie bardzo intensywne. Tutaj macie produkt, który Wam tą skórę uspokoi, przygotuje. Doda Wam odrobinę blasku, ale ta buzia będzie subtelnie rozświetlona, będzie zdrowa, będzie naturalnie błyszcząca. Przy tym on fajnie też pachnie i bardzo ładnie na tej skórze się układa i stanowi bardzo fajną bazę pod podkład, dlatego że on jest odrobinę lepki, czyli bardzo fajnie podkład do tego się przykleja. Jako baza pod makijaż, do makijażu takiego świeżego, świetlistego, gdzie nie lubimy do końca matów, to jest świetna sprawa, więc gorąco Wam polecam. Ceny, ja mam kolor tutaj light. Ceny tych kosmetyków Lumen, one się kształtują tak jakby w granicy powiedzmy 50-100 zł, więc taka powiedzmy drogeryjna półka, ale naprawdę świetne produkty, zapomniane, nie wiem, przynajmniej ja jakoś tak nie widziałam ostatnio tych kosmetyków nigdzie. Krem BB, który testowałam, również jest bardzo fajny, więc poszperam i pogmeram, bo to jest marka warta uwagi, naprawdę. To serum świetnie się sprawdza, na przykład do makijaży jakichś weselnych, ślubnych, jako taka fajna, rozświetlająca baza. Naprawdę świetna sprawa. Kolejnym moim ostatnim ulubieńcem, jeżeli chodzi o pielęgnację, będzie krem Nuxe i sama jestem w szoku, że ten krem się u mnie sprawdził, bo tak jak mówiłam wcześniej, ja musiałam mieć grube, treściwe, gęste kremy, które po prostu aż pływały i świeciły się na buzi, a ten krem jest kompletnie, całkowicie inny, jest bardzo delikatny. W ogóle tak, to jest marka Nuxe, krem... Może wrzucimy nazwę. Wrzucimy nazwę, bo to jest po prostu strasznie skomplikowana nazwa. Chcesz zobaczyć trochę? Czy ja go testowałam, on dla mnie jest...
Jest to krem, bardzo który ma konsystencję bardzo leciusieńką, delikatną, ale przy tym też naprawdę bardzo fajnie skórę nawilża. I to, co mi się podoba przy testowaniu różnych kremów do skóry suchej, jest to krem, który pozostawia taki delikatny połysk, rozświetlenie i tak świetnie tą w sensie odbija światło od skóry. Mhm. Czyli działa coś na takiej zasadzie rozświetlającej bazy i naprawdę w przypadku kremów do skóry suchej jest to efekt bardzo rzadki do spotkania, bo z reguły wszystkie kremy albo mocno się świecą, albo są kremy, które pomimo tego, że nawilżają, to dają efekt matowy. Ja w swoim życiu przetestowałam mnóstwo kremów do skóry suchej i to jest pierwszy krem, który daje świetne nawilżenie, jest, ma lekką konsystencję i taki bardzo ładny aksamitny poślizg. Aksamitny poślizg i też takie aksamitne wykończenie, bo te, rzeczywiście to rozświetlenie jest, ale takie naprawdę bardzo subtelne. Dla mnie wow i nawet zastanawiałam się ostatnio, czy na przykład na Instastory nie wrzucić Wam porównania kremów, jeżeli chodzi o skórę suchą, bo raczej z reguły mają dziewczyny skórę tłustą, mieszaną, a bardzo rzadko słyszy się o skórze suchej, więc tak pomyślałam ostatnio, że może Wam zrobię taki fajny przegląd kremu właśnie do skóry suchej, bo ten krem naprawdę jest świetny pod makijaż i uważam, że jest genialny, będzie teraz na wiosnę i właśnie na lato. Właśnie to chciałam tak dodać na koniec. Tak, nie, bo to są takie kremy, istotne. Właśnie szczególnie w tym takim okresie wiosenno-letnim, poszukiwałam kremu lekkiego, o bardzo fajnym nawilżeniu, ale też taki, który nie będzie nam spływał i nie będzie tworzył takiego, wiecie, efektu przeładowania na twarzy, bo tego chcemy, wiadomo, w tym okresie uniknąć. Także jeżeli poszukujecie takiego kremu, to naprawdę warto przetestować i sprawdzić. Okej, idąc dalej w temacie kolorówki, ja mam jeszcze, słuchajcie, 4 produkty, żeby tego nie przedłużać, to będę próbowała się streścić. Brązer. Właśnie, brązery. Okay. Ten produkt był już w ostatnim filmie z taką naszą codzienną kosmetyczką, ale musiał się pojawić w ulubieńcach, bo jest świetny. To jest Physicians Formula Butter Bronzer. To jest kosmetyk z masłem, o ile się nie mylę, muru, tak. Masełkowaty, on nawet jak dotykacie go, on się delikatnie ugina, czyli ma taką konsystencję produktu na pograniczu, sypki, ale kremowy, coś w tym stylu, który przepięknie nakłada się na buzię z pomocą skośnego, dużego, puchatego pędzla. Jego też mam dzisiaj, ten bronzer. Bardzo ładnie się trzyma na większości podkładów. Zużywa się też całkiem przyzwoicie, już tutaj widzę, że ślady są użytkowania, ale jest wydajny. Pachnie obłędnie kokosem i kolor jest niesamowicie słoneczny, ale nie pomarańczowy, taki tandetny. Mm. Jest tak idealnie po środku, ale ja go uwielbiam za taką aplikację, tą łatwość w aplikacji i tą taką wtapianie się magicznie w skórę, taki masełkowatość. Czyli powiedzmy, że ten kosmetyk, uwielbiam, o którym ty mówisz i ten bronzer, który ja mam teraz w ręku, Catrice, są to kosmetyki, które tak naprawdę same się malują. Wiecie, o co chodzi? Czyli po prostu bierzemy kosmetyk, odrobinę pędzla i to po prostu dzieje się magia i te kosmetyki się po prostu tak rozprowadzają, że tak naprawdę nie musimy się zbytnio wysilać. Ja mam tutaj kosmetyk właśnie też bronzer, kolor Sunkissed Bronze, numer 010 i ja ten kosmetyk odkryłam, jak nagrywałyśmy na planie, byłyśmy urodomaniaczek. Genialny bronzer, przepiękny, naturalny kolor, kolor takiej zdrowej opalenizny. Wiecie, tak mam go dzisiaj, wystarczy delikatnie musnąć i kosmetyk sam się rozprowadza. Można tutaj tak naprawdę stopniować ten stopniować efekt tego konturingu, możecie delikatnie sobie zaznaczyć policzki, możecie mocniejszy konturing zrobić. Świetnie też sprawdza się tutaj na dekolt, kosmetyk genialny, spoko cena i też ostatnio zauważyłam, że właśnie bardzo dużo osób się pyta, jakiego bronzera używam, a to właśnie ten taki, wiecie, niepozorny w przezroczystym opakowaniu kosmetyk od Catrice. Jeżeli Kasia już mówiła o takich niepozornych kosmetykach, to ja mam tutaj korektor z marki Eveline. Powiem Wam, że ja mam mnóstwo korektorów, nie wiem jak to się stało, ale w takiej mojej kolekcji kosmetycznej mam najwięcej podkładów i korektorów właśnie i bardzo lubię kosmetyki te testować. I ten jest świetny. Eveline to jest Magical Perfection Concealer, ja mam numer 02 Medium. To jest korektor pod oczy, który jest połączeniem krycia, bardzo ładnego koloru, ale też nawilżenia, rozświetlenia. To nie jest korektor tępy. Ja naprawdę coraz bardziej idę w tym kierunku kosmetyków kremowych, bardziej nawilżających. Jak sobie czasami zrobię makijaż przy użyciu na przykład korektora z Catrice,
tego takiego HD kryjącego albo z NYXa. To są produkty bardzo mocno kryjące i widzę później to przesuszenie, mimo że używam kremu, wiecie, pod oczy i tak dalej. I widzę, że to nie jest do końca to, co mi się podoba. To wracam po prostu ze skuloną głową do takich rozświetlających produktów, ale to nie znaczy, że one są niekryjące i są jak woda. Ten jest świetny. On nie jest drogi. Znajdziecie go w drogerii. Przepraszam, co mało ci nałożyłam. Rozsmaruj sobie. Jak kryje świetnie. Naprawdę bardzo ładnie, słuchajcie, kryje. Nie trzeba go użyć dużo. On świetnie też wtapia się w skórę. Bo to też jest ważne, żeby ten korektor był dobrze kryjący, ale żeby... Znaczy ja nie lubię teraz takiego efektu. Żeby nie tworzył wam takiego trójkąta rozświetlenia, tylko żeby ładnie blendował się w buzie. Jest świetny. Tutaj mamy dodatek kwasu hialuronowego, więc to nawilżenie pewnie z tego wynika. Jeżeli macie zmęczoną skórę pod oczami, potrzebujecie takiego obudzenia, to to jest bomba i to też nie jest drogi kosmetyk, w drogeriach znajdziecie bez problemu. Jeżeli o mnie chodzi, ostatni ulubieńcy to będą błyszczyki Super Nude Gloss od marki Belle. Ja mam dwa kolory, 03 Dusty Pink i 06 Misty Apricot. I to są błyszczyki w takiej tonacji bardzo nudziakowej, czyli bardzo, mamy tutaj kolor, ale też to są błyszczyki. Czyli połączenie delikatnego błysku z kolorem. Dla mnie one są genialne. Ja teraz raczej odchodzę od takich, wiecie, matowych kosmetyków, takich, wiecie, jeżeli chodzi o usta, takich matowych pomadek. A tutaj mam to właśnie to nawilżenie, jest kolor, jest błysk. Ten kolor, który ma Justyna, wpada w tony bardziej różowe, a ten tutaj w kolory takie bardziej peachy. Brzoskwinka. Super pachną, nie sklejają ust, nie robią takiego, wiecie... Znaczy one są bardzo gęste. Są gęste, ale też bardzo nie sklejają. Gęste. One są gęstsze na pewno niż te błyszczyki z Max Factora w tubkę. Na 100%. Na 100%. To jest taki gęsty błyszczyk. Ale rzeczywiście też to jest super trwałość, bo rzeczywiście jeżeli na przykład nic nie piję i nie jem, to ten błyszczyk jest się w stanie utrzymać do 2, a nawet 3 godzin bez żadnej poprawki. Ja jestem nimi zachwycona i na pewno też sobie sprawdzę inne kolory, które są dostępne z tej całej serii. Rewelacja, sprawdźcie sobie koniecznie, bo naprawdę warte przetestowania, zobaczenia i tak się ładnie. Na lato są takie soczyste, tak, nie? Bielenda Makeup Academy Magic Water. Ja mam wersję nude dla efektu glass skin. To jest nic innego jak mgiełka, którą możecie stosować tak naprawdę na wiele różnych sposobów. Jest to produkt, który może być na przykład aplikowany jako primer, czyli pod makijaż, jako rozświetlacz, czyli jako taka mgiełka rozświetlająca na koniec, ale tutaj też jest jeszcze napisane, że ma trehalozę, czyli może być nawilżaczem. No nie do końca, bardziej taki makijażowy moim zdaniem. Czyli coś takiego jak ten z... Też ma ze Smashboxa. Smashbox, okay. Czyli coś, co nawilża przed, ale też później rozświetla. Ja nie ukrywam, że najbardziej lubię ten produkt po makijażu. Sprawia, że ta skóra z tym podkładem jest gładka, błyszcząca, jędrna, nie oddzielają wam się warstwy. Ona łączy ta mgiełka róż z bronzerem i z rozświetlaczem. Zresztą ja tą mgiełkę mam dzisiaj. Sprawia, że ta skóra jest tak naprawdę jedną powierzchnią, bo często, ja przynajmniej tego bardzo nie lubię, podkład nie potrafi połączyć się tak z różem i z rozświetlaczem. Te wszystkie kosmetyki gdzieś są niby włożone na twarz, a ta mgiełka sprawia, że te produkty się po prostu ze sobą pięknie łączą. Pachnie fantastycznie. Macie wersje kilka kolorystyczne, chyba 3 są wersje kolorystyczne. Na pewno jest złota, ale dla mnie ona była trochę too much. Jest chyba też różowa. No i ta nude z tym efektem glass skin. Zobaczcie, jest przepiękna. Fantastyczny produkt. Naprawdę, obok MAC Fix Plusa to jest jeden z moich ulubionych takich produktów wykańczających. Świetna sprawa, także jeżeli jeszcze nie znacie, to polecam. I na sam koniec jeszcze powiem 2 słowa o MAC-u, o tym produkcie do brwi, który też wam na Instastory u nas na Instagramie pokazywałam. To jest Shape & Shade Brow Tint w kolorze Spiked. To nie jest nic innego jak pisak do brwi, ale słuchajcie, ten pisak jest tak trwały. Rysuje tak pięknie włoski, że bardzo mało osób na żywo, na przykład jak mnie widzi, to myśli, że mam zrobiony taki microblending, że mam pojedyncze włoski, a ja mówię, że nie, że jeszcze nie dokończyłam tego zabiegu. To jest po prostu kosmetyk. Ale kurie. Więc gorąco polecam wam ten produkt z MAC-a. Testowałam wiele produktów do brwi i żeby osiągnąć ten efekt rysowanych włosków, nie do końca cieniowania na przykład cieniem, to się sprawdza najlepiej. Na samym końcu tutaj macie tak jakby taką szczoteczkę do cieniowania i tutaj możecie jeszcze sobie delikatnie tak jakby przecieniować te brwi. Czyli jak zrobicie włoski i chcecie to fajnie połączyć, to możecie sobie tak delikatnie przelecieć, żeby nadać tym brwiom taki lekki cień. Zaszalałyśmy, słuchajcie, w tym miesiącu dzisiaj, bo kosmetycznych perełek było sporo, ale musiałyśmy się podzielić z wami naszymi
naszymi odkryciami. Wy też piszcie oczywiście w komentarzach na dole, jeżeli macie jakieś swoje ulubione kosmetyki, takich ulubieńców. My często też odpisujemy, wymieniamy się z dziewczynami informacjami, to też jest bardzo fajne. Pamiętajcie również o tym, że u nas na Instagramie są takie zakładki porobione właśnie podróże, kosmetyki, ubrania i w tej zakładce z kosmetykami na bieżąco wrzucamy nasze kosmetyki, które nas się sprawdzają, które polecamy i które są perełeczkami. Pamiętajcie również o naszym hashtagu LGS poleca, jeżeli w jakiś sposób zainspirowałyśmy Was do czegoś, albo kupiłyście na przykład jakiś kosmetyk z naszego polecenia, ubranie, jakiś przepis sprawdzony, książka, cokolwiek, to oznaczajcie nas na Instagramie, bo my raz w miesiącu będziemy nagradzać jedną osobę. Pamiętajcie o hashtagu, pamiętajcie o zakładce, o komentarzach. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.